nami Kamil Łaszczyk. Kamil, przede wszystkim, jak zdrowie? No zdrowie już na pewno dużo, dużo lepsze. Było trochę parypety z moim zdrowiem przez ten masaż. No nie ukrywam, że też chwileczkę trenowałem po tym masażu. No nie wiedziałem, że ten płyn mi uciekł z głowy. No i zrobił mi się krwiak. Musiałem go wyciąć. Jestem już po operacji, już minęło ponad półtora miesiąca. No i co? No i wracam. Myślę, że pod koniec października coś zaboksuję. Powiem szczerze, dzisiaj jak zobaczyłem, co masz na głowie, jaką masz ranę po tej operacji, no nie wygląda to dobrze, musisz przyznać. No... Nie wiem, może i nie wygląda, ale no, najważniejsze, że już głowa nie boli, że już jest... nic mi nie grozi. No właśnie, powiedz, czy jakby... W tej sytuacji twój powrót do sportu walki jest absolutnie niezagrożony. No lekarz powiedział mi, że będę mógł wrócić normalnie do swojego sportu, będę mógł normalnie walczyć, więc wracam. No właśnie, wracasz do boksu czy do innych formuł, tak to nazwijmy? Nie, wracam do boksu. Friki, nie ukrywam, pytają się ludzie mnie, czy będę walczył, czy nie. Ja oni mówię nie, będą chcieli, żebym zawalczył. Mają mój namiar, mają mój numer telefonu. Czemu nie? Dobra, boks. Kiedy? Z kim to jeszcze oczywiście nie powiesz, ale czy to będzie już najbliższa gala MB, czy jednak trochę poczekamy? Pod koniec października chciałbym zaboksować i myślę, że zaboksuję. Rozumiem, że cały czas na gali Mateusza Borka to się nic nie zmienia? Nie zmienia się nic. Znasz już rywala? No miał być ten Martin Parlagi, ten, ale doznał kontuzji. Napisał do mnie właśnie wczoraj do mnie napisał. Myślałem, że sobie żartuje, ale potem mi wysłał zdjęcie, że ma coś się stało mu z ręką. No i z nim na pewno nie będę walczył teraz, może na koniec roku, pod koniec roku. No muszę porozmawiać z promotorem, z kim, co i jak będę walczył, bo nie wiem. No dobra, ale masz tu jakieś takie preferencje, no bo umówmy się, w tym momencie nikt nie ma prawa od ciebie oczekiwać zbyt wiele, bo jesteś, przede wszystkim schodziłeś mocno z wagą, po drugie, no miałeś jednak no bardzo poważną kontuzję, tak to nazwijmy, no i teraz pewnie wypadało po prostu zobaczyć, jak będziesz się w tym ringu zachowywał, prawda? To jest chyba ważniejsze. No na pewno, też właśnie, no tak mówię, do końca tego miesiąca mam no nie sparować jeszcze, tak? Lekarz nie mówi, że on sparował. Mówi, że mogę wrócić do treningu, więc wróciłem, trenuję, ruszę się. No sam muszę zobaczyć, jak będę czuł. Dużo osób mówi, że będę możliwe, że będę miał jakieś lęki, że będę się bał przyjąć na głowę. Ale myślę, że nie będę się bał. No inaczej, to ciężko jest cokolwiek mówić, gdy jeszcze, no tak jak mówię, nie sparowałem, jeszcze nie robiłem. Będę tylko po pierwszym sparingu będę wiedział, co, czy wszystko jest okej. A powiedz mi, jak będzie z wagą? Czy zmieścisz się w piórkową, bo się jeszcze nie zmieścisz, a w super piórkową? W piórkową? Czy byś się zmieścił, jakbym... Teraz. Teraz ważę 63 kilo. Więc jakbym... przycisnął wagę, w sensie trzymał dobrze dietę, to w 5 lat normalnie myślę, że bym zrobił, tak? Nie chcę też robić teraz od razu 57, bo jednak no tą wagę... Czyli te niecałe 60 to jest... 59, 58, 859 kilo myślę, że mogę boksować. No dobra Kamil, doczekamy, co się będzie działo z twoją karierą. Przede wszystkim życzymy zdrowia, bo no mówię, jak dzisiaj cię zobaczyłem, to trochę się przeraziłem, prawda? Natomiast mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, no i wracaj na ring i powodzenia. Najważniejsze, że lekarz powiedział, że będzie wszystko dobrze, że będę mógł normalnie boksować. No to się wszystko zrobiło po tym głupim masażu, że ten płyn mi po prostu wypłynął. Gdyby ten płyn mi wypłynął, no boksuję 19 lat już. I nigdy mi się nie zdarzało, nie miałem żadnych problemów z głową czy cokolwiek. No i to nie mówię, no człowiek całe życie się uczy i tak głupi umrę, tak dużo ludzi umiera, głupich dalej. Ja się uczę, wiem o tym, że na żaden masaż, znaczy na masaż pójdę, ale nie pójdę na żaden mocny. No i będę chodził do osób, do których już byłem, bo to była nowa pani. Będę brał tylko te panie, które już, czy tych panów, którzy masują, których już u nich byłem, którzy naprawdę wychodziło o nich zadowolony i nigdy mi się nie działo, więc no to może taki po prostu nie fart, bo po prostu ona weszła mi na kolanami na
nerw kurczowy i w pewnym momencie podniosła mi się sama noga tak naprawdę, więc pewnie w danym momencie przesunął się pewnie kręg. No i wypłynął ten płyn mózgowy, no bo ja inaczej nie jestem w stanie tego, tak mi lekarz wytłumaczył, że tak musiało to być. No to są historie, które pewnie zdarzają się raz na milion, ale jednak niestety zdarzyły się tobie i to w takim momencie, gdzie no najmniej odpowiednim pewnie. Ja powiem tak, Mariusz mi powiedział, żebym poszedł do wróżki, bo mówi, że mam jakiegoś pecha naprawdę, że ktoś chyba na mnie rzucił jakiś urok, coś mi źle wróży wręcz i nie wiem, w sumie tak naprawdę... Nic mi nie szkodzi, nic mi ten... Chyba pójdę. Wiesz co, bo tak jeszcze mieliśmy już kończyć, ale na początku twojej kariery pamiętam, ty byłeś takim małym, korpulentnym zawodnikiem, który łatwo robił wagę i tak naprawdę wydawałeś się niezniszczalny. A potem jak się posypały kontuzje, to jedna za drugą, bez przerwy. Było tak, jeden Achilles najpierw. Potem był mecz charytatywny, rozwaliłem obojczyk. No i potem następny był znowu Achilles, no i teraz no tak głupi kręg się przesunął, no i ten płyn mózgowy wypłynął, no i krak. Nie wiem, no ja czasami sobie myślę po prostu, teraz sobie myślę, że może, nie wiem, Bóg mnie poszedł czyjś chronić, no nie wiem, tak mam milion myśli, jak szczerze mówiąc. Nie ukrywam, że poszedłem do psychologa, bo myślę, że potrzebuję tego, bo tak jak mówię, jestem z rodziny, Deda, tak to się mówi, bo dobrze mówię. Myślę, że muszę też przepracować, żeby naprawić sobie po prostu też tę głowę. Zawsze byłem silny psychicznie, ale to myślę, że dużo było przez to, że moi pierwsi trenerzy zrobili kawał do mojej roboty. Jak wiem, że ciężko trenuję, no to wiem, że jestem starał wygrać z każdym tak naprawdę, więc no. Teraz troszeczkę no jednak te kontuzje, przerwy, ta moja taka, jak to się mówi, pewność, nie spadła, ale troszeczkę zmniejszyła się, tak? Zwłaszcza, że no tak jak mówię, no jedna kontuzja, druga kontuzja, trzecia, za każdym razem wstaję, podnoszę się, ale teraz no jednak była z głową, więc no jednak tak troszeczkę, no uważam, że psychicznie troszeczkę podupadłem i więc dlatego myślę, że muszę sam zacząłem chodzić. Powiedziano, że chcę iść do psychologa, żeby sobie coś tam poukładać w swojej głowie. Ale myślę, że mi to wyjdzie na dobre i wrócę jeszcze mocniejszy. Na to czekamy. Kamil Łaszczyk, niepokonany wciąż polski pięściarz kategorii, mogę być piórkowej? No dobra, niech będzie piórkowej, może w tym momencie nie. Kamil Łaszczyk był z nami, dziękuję. Dziękuję.